Rośnie suwalska statystyka zgonów związanych z COVID-19. Tylko w ostatniej dobie zmarło kolejne 5 osób, a łączna liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa i wywołanych nim powikłań wzrosła do 29. Dzisiejszy raport mówi o 67 nowych zakażeniach, 47 osób to mieszkańcy Suwałk, pozostałe 20 powiatu. Hospitalizowane są na dzisiejszy poranek 173 osoby. Aktywnie zakażonych jest 1001 osób. Według najnowszego raportu od wczoraj pobrano w Suwałkach niespełna 40 próbek do testów. Dostępne raporty nie zawierają jednak informacji o liczbie wykonanych testów antygenowych, które od pewnego czasu weszły do standardu diagnostycznego.